Witamy serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dziś jestem tutaj odwiedzić kolegów Klimczaków. Tutaj pooglądaliśmy sobie gołąbki i popowiadali o hodowli. A przy okazji tutaj teraz nagramy filmik na temat, o które pytają hodowcy. Więc jak ktoś kogoś interesuje hodowla kolegi Tomka i jego brata Waldemara, to zapraszam tutaj do obejrzenia filmiku z ich hodowli. A tutaj chciałem pod komentarzami, pod naszymi filmami, któreśmy nagrywali na kanał, pojawiło się pytanie: Chris, dobrze, jakbyś nagrał film, mianowicie chodzi o to, że gołębie są zdrowe, a mają w dziobie na podniemieniu takie kropki pojedyncze, z lotów też przylatują. Różnie hodowcy na to mówią. Także chodzi o kropki, a de facto hodowcy nie wiedzą, co to jest, że na podniebieniu gołąbki mają kropki. Znaczy, no, o tym żeśmy też mówili tam w filmikach poprzednich, że to są prawdopodobnie złogi minerałów na podniebieniu. Nazywa się to kamieniami ślinowymi. Chociaż nie do końca to może ta nazwa odpowiada, bo to kamienie ślinowe to jest w sumie coś innego. To w przewodach ślinianki się tworzą takie złogi minerałów. Ale mówię, no tak to nas to się mówi. Nie jest to nic szkodliwego. Są to takie białe, żółtawe, drobne kropki na podniebieniu faktycznie. I w sumie tyle. No. To, że na przykład jeżeli... Bo na przykład czasem... Hodowcy pewnie się rzęsistków obawiają. Tak, z rzęsistkami, bo to nic wspólnego na pewno. Gdyby był rzęsistek, jakby to mogli odróżnić ewentualnie. Znaczy w ogóle rzęsistki raczej nie są na podniebieniu. Te guzki raczej są bardziej albo w głębi gardła, albo gdzieś w kącie dzioba, na języku. Na podniebieniu raczej plus nie. Plus zapach pewnie jeszcze. Zapach taki jest też. I chyba większe niż takie drobniutkie kropki. Są większe, no i tutaj przede wszystkim to nie przechodzi po żadnym metronidazolu, metronidazol to nie znika. Czyli jak ktoś miał te kropki, dawał metronidazol, metronidazol, to nie przejdzie, tak, bo to nie jest żadna choroba. To są takie drobniutkie, jasno-żółte kropki, białe punkciki. No, w któryś z tych filmików nawet było zdjęcie tam. Już, prawda jest taka, że na wcześniejszych filmach, nie w tym roku, a w zeszłym, to było omawiane. Tak. Ale hodowcy ponownie o to pytają, więc korzystając, że tutaj akurat hodowlę... Mogę uspokoić, że na pewno się nie ma czym przejmować, nie ma to żadnego znaczenia. Trzeba też uważać, no bo czasami zrobi się na przykład wymaz jamy dziobowej i wyjdą jakieś na przykład grzyby, ale te drobne kropeczki nie są objawem tego grzyba, tylko grzyb po prostu jest niezależnie. Na przykład czasem mogą być w jamie dziobowej jakieś tam pojedyncze kolonie. Tak, bo było takie pytanie, czyli jeśli ktoś robi badanie, wyszedł mu rzęsistek. Albo grzyb, ma te kropki, to nie znaczy, że te kropki są spowodowane. To nie są te kropki. Tak, to znaczy, może być to niezależnie od tych kropek, tak. Natomiast tak, u zdrowych gołębi też te kropki są i mówię, nie ma one żadnego znaczenia. Tam było chyba też pytanie kiedyś o te strupki, nie, na poszczepieniu. Tak. Generalnie teoria jest taka, że strupki się robią, jak które za płytko się poda szczepionkę. No wiadomo, że to pewno nie jest jedyna przyczyna, ale raczej jak się robi taki odczyn głębiej, no to jest faktycznie, że to jest taki ziarniak poszczepienny, czyli po prostu taka reakcja tak nadwrażliwości gołębia na ten adiuwant. Natomiast jak jest taki typowo strupek na powierzchni skóry, to raczej tak jest przynajmniej oficjalne twierdzenie, że tak się przyjmuje, że po prostu troszeczkę za płytko podana szczepionka. Ja podaję tą, ja szczepię gołębie igłą długości 16 mm, tą zieloną, 0,8 razy 16 i staram się całą tę igłę wbijać tam podskórnie. Nie? I było też pytanie, jak się strupek pojawi, to czy gołąb jest uodporniony? Tak, bo to generalnie to jest jakby reakcja nadmiernej odpowiedzi immunologicznej w tym miejscu podania, czyli jakby tworzenie takiego ziarniaka, tworzenie takiego może martwicy w miejscu podania, aczkolwiek tam jak najbardziej te procesy odpornościowe tam zachodzą, także to jest taki jak, no nie wiem, jak czasem po szczepieniu po prostu robi się jakieś zgrubienie, grudka czy coś takiego, no to tutaj to nie ma wpływu na tę odporność, na odpowiedź immunologiczną. Tak, bo w tych właśnie pytaniach o te grudki, no to dużo się pojawiało. Pojedyncze kropki to grzyb. Dzieje się tak, kiedy leczysz w pierwszej kolejności gołębie, załóżmy na kokcydiozę lub na trychomonady, a w pierwszym kroku nie odgrzybiłeś gołębi. No, czyli w ogóle farmazony. Nie będziesz do tego odnosił. Nie będziesz się do tego odnosił. To już jakieś teorie w ogóle. Czyli że jakby jedni twierdzą, że to wapń, nie ma to nic wspólnego ze zdrowotnością, to by już bliżej było. Tak się zgadzam, tak. To by już bliżej było prawdy, bo to te minerały. Robili nawet badania histopatologiczne, tego wycinali i tam różne robili, tworzyli. Ale mówię, no nie ma się czym zastanawiać. Tak mówię, na przykład tak samo jak te dobre gołębie mają nieraz tę pierwszą lotkę drugiego rzędu taką przekrzywioną. Ja na przykład też mam taką samiczkę, że to pierwsza lotka drugiego rzędu, ta, która krzywo rośnie. No i to przeważnie jest cała dobre gołębi. No i też ludzie się tym martwią, że ten, no ale czym się martwić, jeżeli skoro gołąb leci, no tak, no trochę gorzej to wygląda,
ale leci, no to nie ma się czym przejmować, nie? A niestety to jest też cała dobry gołębi. Tak samo tutaj, no są te kropki, może nie wygląda to ładnie, ale nie ma się czym stresować, bo gołębie lecą. No. A z tymi krzywymi lotkami, no nie ma na to lekarstwa, a odnośnie jak już ma fest krzywo, może masz, bo masz kontakty z bardzo wieloma dobrymi hodowcami, może masz takie doświadczenie, czy jak ma na bok mu to idzie, to usuwają, ucinają, bo jak generalnie to jest tam krzywe i powiedzmy w linii, to nie trzeba wydaje nic zrobić. To nie szkodzi gębie. Bo jak tak chodzi, to ma w ogóle czasami tak na bok. Wiem, ale ta zwrotka drugiego rzędu, ona nie ma dużego takiego znaczenia. Wydaje mi się, że tam nie ma. Bo może masz kontakty z jakimiś hodowcami, znaczy masz z wieloma dobrymi, czy nie pytałeś o to, jak to... Raczej nie usuwają tego, natomiast jest to typowo u dobrych gołębi. Nie było tak, żeby ktoś przyszedł, że jakiegoś ma złego gołębia, który ma tę lotkę drugiego rzędu wywiniętą. Zawsze jak wyciąga takiego gołębia z klatki, pokazuje to i zawsze się pytam, czy to jest dobry gołąb. Zawsze potwierdza, że jest z najlepszych gołębi. I tak samo ja tu miałem dwie takie samiczki, to też typowo się to działo właśnie u takich super gołębi. Tu akurat pokazywałeś jedną, oglądaliśmy gołąbki, to... Kiedy jeszcze miałem taką 52, to też właśnie super samiczka. Twoja ulubienica, tak? Krawateczką. Z krawatem. Kolejne pytanie jest, witam, mam pytanie odnośnie zrywania skrzydła. Czy dobrym rozwiązaniem byłoby podawanie suplementów typu kolagen lub coś innego na stawie dla sportowców? Mówiliśmy o tym w filmie, podajesz, co byś mógł polecić? Znaczy, no, tych krawatów do gołębi to jest Dolphos Artromax jest dla gołębi, jest Avicard, są jeszcze inne na pewno, no, te dwa akurat kojarzę. Ale generalnie wszystko, co zawiera glukozaminę, chondroityny, kwas hialuronowy, tam jeszcze witaminę C najczęściej do tego mają dodane. Także no nie jest to niestety stuprocentowe, aczkolwiek no, na pewno to podawanie tego zmniejsza też tę częstotliwość. Jak żeśmy mówili o gołąbkach, że teraz przygotowujesz do sezonu, że powoli zaczniesz te środki podawać przed oblotami. Dwa tygodnie przynajmniej, 2-3 tygodnie przed oblotami już zaczną dostawać. Bo jak już te zwichrowane skrzydło trafi gołębia, to raczej już z lotnika z niego ciężko to, można go postawić na nogi, ale chyba to znaczy, już... W ogóle na dany sezon to jest ciężko, żeby go wyciągnąć. No, wiem, że tam też reklamują jakieś cuda, że się poda jakiś niesterydowy przeciwzapalny zaszczyt, czy może jakiś deksametazon, ale... No bo pewnie miałeś takie przypadki, że hodowcy do ciebie dzwonią, zerwał skrzydło. Co podać. Znaczy, zdarza się tak, że się takim przeciwzapalnym pomoże, ale często jest tak, że to jest tak uszkodzone, że po prostu ten gołąb potrzebuje po prostu tego odpoczynku 2-3 tygodnie bez latania, zanim się to wszystko zregeneruje. I wróciły takie gołębie do sprawności lotowej? Masz takie doświadczenia czy informacje od tych hodowców? Znaczy, po to, że się skrzydło dźwigło i jakby gołąb w gołębniku wrócił do zdrowia, to powiem, wiem, że to jest możliwe, bo sam miałem takie przypadki, że ten gołąb się zregenerował, tylko nie wiem, jak to później, ja wycofywałem te gołębie już wybitne z lotów, bo to też się u wybitnych o dziwo gołębi dzieje, który daje z siebie. Mi się tak działo po locie, gołąb nawet był 4-5 na oddział, a następnego dnia po prostu patrzysz, nie umie wylecieć na oblot, więc to u wybitnych gołębi tylko się zdarzyło. Wydaje mi się, że w tym sezonie to na pewno nie ma już nim co lecieć, co zerwał to skrzydło. Można spróbować w następnym, ale to ryzyko, że znowu mu się dostanie, to jest duże, a może mu się tak stać, że już nie wróci z lotu, nie? Bo gdzieś go to tam dorwie po drodze. To właśnie kolega mi opowiadał, który całą zimę oblatuje gołębie, oblatuje samczyki, samiczki, no i tak mu się zdarzyło, że jeden samczyk mu się nie podobał, mu polewał, to go usunął, jednego samczyka mu faktycznie jaszczą zgarnął, no i miał odłożone do usunięcia, ale uznał, że ma mało samczyków, dwa samczyki, które całą zimę nie latały do tej ekipy i powiedział mi w takiej sytuacji, że wypuścił te samczyki i jeden po dwóch dniach już go nie było, ale przyszedł na piechotę, znalazł go na łące ze zerwanym skrzydłem, a za następne dwa dni widział w powietrzu, jak ten drugi normalnie spadł przed nim na plac, no i się zabił. Normalnie, mówi, skrzydło wykręciło mu do góry nogi. Bo reszta jego gołębi, no po prostu całą zimę oblatuje, jak idą w powietrze, idą jak wariaty. Znaczy główną przyczyną tych zrywania skrzydła to jest to, że nie puszczamy gołębi w zimie. Nie? To jest bezwzględnie... I one nie wytrzymały tego tempa w treningu. Znaczy, jest to możliwe, że tak się... One szybko zaczynają się rozlatywać, zaczynają puszczać wiosnę, one szybko zaczynają się rozlatywać, szybko dochodzą do formy. A te szły za stadem, jego własnym. Dokładnie, które... a stawy są za stanem, nie? No przecież tak ja na przykład co roku też jeszcze starałem się do grudnia puszczać, ale tak już w zeszłym roku mi tu jaszczę przetrzebił te gołębie, że w tym roku praktycznie one już od września nie latają, nie? No to mamy powoli pół roku, a później jak zaczną trenować, nieraz jest tak, że kilka tygodni, no zaczynają już dosyć mocno latać i też wtedy się może coś stać, nie? No tak wie, no te
Najlepiej byłoby puszczać całą zimę, no to by było najlepsze, no, ale to też nie da się zawsze. Też ten jeszczą ktoś tam mówił, że ileś wybił. Także tutaj czytam też komentarze, co tam jeszcze było pytanie, no kolejny raz o te z jamy dziobowej, no i robił badania i nic nie wyszło, czyli, czyli że jest to ciekaw twojego zdania, no czyli wyszło po prostu, że tak jak mówisz, to nie ma znaczenia, po prostu ma zdrowe gołębie, te, tak, które mają kropki w jamie dziobowej. A jak coś wyjdzie, to żeby też nie brać to, że... To są te kropki. Tak, bo na przykład te grzyby, jeżeli chodzi na przykład kandydiozę, no to ona w większości jest bezobjawowa, a już w takich skrajnych przypadkach to są takie białe naloty. Ale to już takie, to musi być bardzo mocna grzybina. To już by ktoś zauważył, że chudno, tak, że tak, nie dałoby się tego nie zauważyć. Tak, to też jest taki, no, taka jak pleśniawka, nie? Że, czyli taki biały nalot w jamie dziobowej. Ale w większości przypadków, tak jak my to badamy, to raczej jest wszystko bezobjawowe. To nie, mało kiedy się dopuszcza do takich sytuacji, że to już jest, nie wiem, ten, taka faktycznie pleść gdzieś tam na tym, nie? Czy... Kolejne pytanie było, ile gram bebiko na 1 kg karmy? Czyli znaczy, w sumie tam, to były te jak żeśmy mówili, tam, jak biegunką przy okresie rozpłodowym. Znaczy to tak mówię, no bebiko ja na karmę nie podaję, bo to bebiko ma, no, dużo cukru też. Ty podajesz go do MM-ki, nie? Do mieszanki mineralnej, tak. Tak, bo tu akurat było pytanie, pewnie znaczy, ktoś nie zrozumiał, nie dosłuchał. Ja myślę, że pewno na kilogram karmy to będę dał ze dwie łyżki, ale tak mówię, łatwiej mi się wydaje, najłatwiej dawać z tą MM-ką. Można dać też do wody to bebiko, to też nie przeszkadza. Ale naprawdę najlepszy tego mycie sposób chyba jest... tych pojemników, tak, nie wiem, jakby, nie wiem, jakby to, jakby to... Jakby... Najlepszy sposób jest naprawdę z tą mieszanką mineralną. Bez kłopotu, na sucho się podaje i fajnie to jedzą, nie? Proporcji 1 do 1, 1 do 2. 1 do 1 dajesz, a takie samo było pytanie, ile tej maślanki się podaje? Tak samo, 1 do 1, 1. Czyli 1 litr maślanki, 1 litr wody lub 1 litr maślanki, 2 litry wody. I tak samo z bebiko, 1 do 1 lub 1 do 2, czyli litr. Tak, tam... tylko wtedy jedna część bebika, dwie części mieszanki mineralnej, a ewentualnie dwie części mieszanki mineralnej, jedna część bebika. Czyli więcej mieszanki mineralnej można podać też, a mniej bebika. W ten sposób. Im więcej jedzą MM-ki, to wtedy mniej tej MM-ki podajemy, a więcej bebika. A jak już tak jedzą, to... W miarę, nie ma jakiegoś takiego... A, czyli obserwować po, tak, prostu. Jeżeli nie jedzą jakoś łapczywie tej MM-ki, to wtedy może być... Pewnie zależy też, jaką mamy MM-kę. Jakby nie będziemy mieli z tymi solami jakąś fajną MM-kę. Teraz już zauważyłem, że firmy zaczęły za to zwracać uwagę, bo nawet jakieś tam nowe, że zmodyfikowali środek, wycofali sól, tak, i do tej pory to było powiedziane, że tą MM-kę trzeba dawać i to nikt za bardzo o tym nie mówił, że ta sól tym jest i tak bardzo, tak, szkodzi i może takie rzeczy spowodować, a teraz widzę, że firmy też doszły do tego, hodowcy się cieszyli, no, nie, znamy wiadra, które się cieszyli, że jedzą lepiej niż ziarna, tak, co okazuje się, że to jest... Ta sól tam jest potrzebna też, nie? Tylko że to też ile tego później, nie? Pytanie, ile tego wręcz zabójcza, nawet znam przypadki, czy to możliwe, że i jak szybko to może działać, że gołębie wygłodzone od MM-ki minerałów, czy jest to możliwe, że się nasypie tych minerałów i może od razu dostać paraliż po 15 minutach? Oczywiście. To się tylko wchłania, jak naje się tego, to jest czasem tak, że ktoś sypał MM-kę po paru, tam po pół godziny przed do gębnika, już niektóre gębie na przykład leżały, nie mogły wlecieć do celi, albo na skrzydła się podpierały. Albo wręcz sztywny, tak, padnięty. Tak, bo to ta sól się wchłania do krwi, ona poduje obrzęk mózgu później, nie? Bo właśnie z takim przypadkiem się spotkałem, nie wiedziałem co doradzić, że potem hodowca to dopiero skojarzył z MM-ką, że nasypał wszystkie gołębie zdrowe, wchodzi, sypie MM-ki, gołąb sparaliżowany, czy w wolierze za chwilę po 15-20 minutach po prostu, po jakimś krótkim czasie, po prostu od karmienia, od podania MM-ki padł, za 2-3 dni kolejny i dopiero analizując sytuację doszło do tego, że to się dzieje zawsze po podaniu MM-ki. Tak, tak. Jest to możliwe, że po prostu 20, bo wydawałoby się, że paraliż będzie to 20 minut, parę chwila. Minut i... To jest chwila, bo te minerały się szybciutko wchłaniają, nie? Gdzieś jeszcze jak popiję wody, to praktycznie od razu się wchłania z jelidii. No tak, jest... tam jest taka... Zatrucie solą to powoduje generalnie obrzęku mózgu, nie? Także one właśnie mają taki paraliż, nie mogą latać, chodzić. Aż do padnięcia momentalnie. Aż do padnięcia masz doprowadzić. Czyli jakby odtrutki nie ma, już ktoś se zawali, że dał. Jeżeli to jest tak mocno, to nie. No jak, tak to wiadomo, jakieś elektrolity, dostęp do wody. Czyli jak tam paraliż, to elektrolit, dostęp do wody, jeśli go nie zmiotło całkiem, to tak, może pomóc. To później przejdzie, tak, to później przejdzie. To może przejdzie, no wiadomo, jak padł, no to już mu nie pomożemy. Dokładnie. A to są akurat takie skrajne przypadki, ale zdarzają się też. A, twoja samiczka trochę przerwy, bo jesteśmy tutaj w gołębniku, twoim gołębniku, także akurat krawatka na jej celi, tak? Która się bawi, bo dzisiaj zadajemy pytania od widzów. No i kolejnym pytanie, które do ciebie mam, to jest tak. Chętnie bym posłuchał takiego reportażu, jak to wygląda z młodymi gołębiami, żeby obinąć adeno, jaki plan szczepień, jakimi szczepionkami. Także dłuższy temat. Postępowanie.
i ile dni młode mają mieć, żeby zacząć szczepić. Jedni mówią, że w gnieździe, inni, że 35 dni, a jeszcze inni, że później, bo układ immunologiczny nie działa tak wcześnie. A czyli jakby dwuczęściowe pytanie, to słucham. Ale, ale proste. Szczepić można, młode powinien mieć 3 tygodnie, czyli 21 dni i wtedy można szczepić je pierwszy raz. Czyli może to być jeszcze na gojemniku przy tych gołębiach przy dorosłych, starych. Przy starych, ale już tak pod koniec odchowu, czyli przed samym odchowem. Wtedy te system odpornościowy już na tyle tak. rozwinięty, bo tam kiedyś czytałem, że jest ta torebka jakaś fabrycjusza, która się rozwija i ona już u 21-dniowych jest rozwinięta, tak? 3 tygodnie można gołębie szczepić, czyli 3 tygodnie, 21 dni można szczepić, jak się zaszczepi, podejrzewam, w 20 dni też się nie stanie, albo w 25, ale mówię, te 3 tygodnie się przyjmuje, czyli mniej więcej to wychodzi tuż przed odsadzeniem. I ja się też tak staram szczepić, że te młode już tu mam pozrzucane, już tutaj są na tym gojemniku. To 2-3 dni przed tym, jak mam przełożyć. To pewnie wtedy... to dobrze przechodzą i po przełożeniu nie ma jakichś problemów, tak? Tak, lekko to wtedy przechodzą. I szczepiamy na pewno tą szczepionkę RP-VAC. Czy RP, czy tam w Polsce teraz zarejestrowany jest jak Columbia RP, czy w Polsce jako RP-VAC. Tym szczepimy pierwszy raz. Później czekamy 3-4 tygodnie i szczepimy drugi raz znowu tą RP. I to jest czyli tak, pierwsza rzecz to jest szczepimy RP dwukrotnie i jak najwcześniej. Nie jakieś tam szczepienie w lipcu, w sierpniu, tak żeby ta szczepionka później już dużo gorzej działa. Żeby to miało żeby to działało efektywnie, to musi to być zaszczepione wcześniej. To jest pierwsza rzecz. Czyli szybko są zabezpieczone szczepieniem, więc też te adeno już częściowo działa na to tak, profilaktyka, to jest znaczy, czyli ta rotawirus. Na rotawirus, ta choroba młodych to dzisiaj stwierdzą, że to rotawirus powoduje. Także to RP i jak najwcześniej. Dwukrotnie. Odstęp między szczepieniami 3-4 tygodnie i pierwsze szczepienie po trzecim tygodniu. Teraz tak, no to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to później takie ziołowe preparaty przeciwko tej chorobie młodych. To można podawać profilaktycznie i to spokojnie 2-3 razy w tygodniu, czyli na bazie jakiegoś tam tymolu. Różne są tam jakieś, nie wiem, adenos, ale mówimy o ziołowych preparatach. Tak, tak. No, takie ten, mam czasem te nazwy jeszcze odwołujące się jakby historycznie do tej choroby. Że adenostop i tak dalej, chociaż tu hodowcy zaraz kojarzą różne specyfiki, tak powiem, chemiczne. Chodzi o ziołowe z tymolem oregano, tak? Tak, tak, dokładnie. Jakieś zakwasza. Bo oregano wydziela tymon, to znaczy, czy jego składnikiem tam jest jakiś tymol, tak? Czyli po prostu takie zakwaszanie, probiotyki, właśnie te ziołowe preparaty przeciwko, te stabilizujące florę bakteryjną. No a jeżeli się już przytrafi, no to no wie, trzeba bardziej też tego nie obserwować, bo czasem jest tak, że to RP powiedzmy nie zabezpiecza czasem w 100%, ale na pewno nawet jeżeli mają te choroby młodych, to mają bardzo lekki przebieg. Znaczy ja bym to wtedy nazwał jako problemy trawienne troszeczkę, takie nie? Takie lekkie problemy trawienne, no to wtedy trzeba już mieć jakiś antybiotyk pod ręką, czy najlepiej taki jelitowy, jakiś niewchłaniający się z jelit, że po prostu tego gołębia jakieś te antybiotyki nie osłabić, a troszeczkę te bakterie coli wtedy najczęściej przyciszyć i można z tego łatwo wyjść, nie? Że nie trzeba przerywać lotu, wystarczy 2-3 dni podać jakieś tam lekarstwo i wtedy te gołębie dochodzą do siebie. Nie? Czyli mówisz prosta sprawa. Ale jeżeli kwestia jest, znaczy tak, jeżeli chodzi o te błędy, to mówię późne szczepienie, jednokrotne i późne, to najczęściej robią hodowcy źle. Czyli szczepią... I większość jeszcze wtedy nie szczepi starych, bo też, też jakby to się... Część odporności mają też poszczepionych starych, to też od tego... Tylko, że tu w przypadku akurat rotawirusa to nie ma takiego znaczenia. Aha. Bo tutaj one, w ogóle jest tak stwierdzone, że na początku te, jak jest im go młodszy, to siestwo tego rotawirusa na gojemniku jest małe, a stopniowo to jakby im później, im bliżej lotów, to tego rotawirusa w środowisku już jest więcej. Także po prostu najlepiej jest zaszczepić, jeżeli wtedy one jeszcze tam nie mają z tym za bardzo kontaktu. Czyli jakby im wcześniej są zaszczepione, tym lepiej. Im później, to już to nie ma tego efektu. Czyli jak najszybciej szczepić. Czyli 3 tygodnie szczepimy raz, przerwy 3-4 tygodnie drugi raz. I praktycznie mamy młode gołąbki i szybko załatwione szczepienia. Jak za drugim razem połączymy to od razu z ospą, to mamy już praktycznie po szczepieniach. Po szczepieniach, plus ziołowe, normalna profilaktywka, ziołowe środki, prebiotyki. Tak, jakieś wspomagające odporności, beta-glukan, lewamisol można dawać w małych dawkach też jako stymulator, taki tani. 1%, nie? Znaczy lewamisol 10% dajemy 1 ml na 100 gołębi. Nie tak, tam dawki takie ogromne na odrobaczenie, tylko 1 ml na 100 gołębi. Można na przykład przez 3 dni pod rząd podawać, tam co 2-3 tygodnie. Najtańszy sposób na immunostymulację. 1 ml, 10% lewamisolu, obojętnie jakiej tam firmy, 1 ml na 100 gołębi na dzień. I to odporność poprawia. 0,1 ml na 10 gołębi na dzień. Taka malusieńka dawka. To nie działa nic na odrobaczenie, zresztą w ogóle to już to bardziej właśnie jako immunostymulator jest lepszy, ale jako immunostymulacja bardzo dobrze. Nie spłynie w ogóle? Spłynie jest, no. Spłynie. Aha, a co chciałem zapytać jeszcze odnośnie tych prebiotyków, bo ostatnio, czy prebiotyczne bakterie mogą zakwaszać wodę też?
Jak ty orientujesz się? Tak, bo na przykład kwaśne mleko jak robimy, nie? No to w mleku są bakterie probiotyczne, które rozkładają cukier mleczny i przez to kwaśne mleko się robi, ponieważ te bakterie probiotyczne sobie zmieniają środowisko, nie? Mhm. No bo one oddychają beztlenowo Właśnie spotkałem się z czymś takim, że daje się sam probiotyk i to ma dobre bakterie, już nie trzeba dodatkowo dawać zakwaszacza, bo to już zakwasza i to są niby probiotyki. Znaczy nie, to bardziej chyba są jakieś probiotyki z probiotykami mieszane, czyli takie, może już sam ten probiotyk jest jakby, ten preparat jest zakwaszony, ale generalnie no same bakterie probiotyczne w wodzie nie zakwaszą tej wody, no bo nie mam... Że one powodują jakiś sposób... Znaczy z samej wody nie dają rady same bakterie zakwasić, no bo one muszą mieć jakiś produkt, który mogą rozłożyć. Co mnie to ciekawiło, żeby wziąć paski i sprawdzić, czy ta woda będzie miała te pachy, a faktycznie obniżone, bo coś takiego spotkałem i nie wiem na... Same bakterie probiotyczne włożone do czystej wody nie są w stanie zakwasić. Zakwaszenie by polegało na tym, że one muszą jakąś substancję rozłożyć, i w tym momencie ta substancja rozłożona tę wodę zakwasza. Czyli na przykład jest tam substancja jakby, która jest pożywką do tego. No to wtedy to jest możliwe. No to by wtedy się, tak by było. To jest raczej bakterie z pożywką, tak? To by trzeba wziąć, bo to jest jakby nieczyste bakterie, tylko to jest takie z pożywką chyba. Coś musi tam być dodane, co te bakterie rozkładają i w tym momencie pH się obniża. Dla mnie to jest ciekawość. Same bakterie w czystej wodzie nie. Natomiast no można, w ogóle generalnie probiotyki się powinno podawać zakwaszacze, bo one wtedy lepiej kolonizują te jelita. Kolejne pytanie tutaj od pana Andrzeja. Mam pytanie, podaję ten preparat, ciekawe teraz jaki, dla gołębi rasowych, Scanoflox 10%, kojarzysz? Tak. Ja nie. Aha, ja nie kojarzę. 1 ml na 1 litr wody, czy to, coś się schrzoniło. Troszkę mało. 2 ml, znaczy tak, 10 mg dziennie. Czekaj, dostać, czy to jest prawidłowa dawka? Aha, dobrze wyczytałeś, że prawidłowa dawka. Czy może być wyższa? I drugi preparat, czyli ten pierwszy preparat, 1 ml na 1 litr wody rasowym. Znaczy tak, 2 ml na litr trzeba podać. Tak mniej więcej, żeby 1 ml to jest dawka na 10 gołębi na dzień. Enrofloxacin obojętnie jaki. Bo tych preparatów z enrofloxacin jest mnóstwo, ale generalnie 1 ml na 10 gołębi na dzień, czyli mniej więcej 2 ml na litr. Na 10 gołębi, jeśli to są rasowe, jakieś duże... To nie ma takiej jakiejś... Czyli na sztukę byś to liczył, tak? Ja bym policzył, że po prostu jak jest 100 gołębi, to 10 ml tego skonofloxu powinno dziennie wypić. Mhm. I drugi preparat to trimsulfasol, 2 ml na 1 litr wody. Czy te dwie dawki są prawidłowe i czy te dwa antybiotyki można podawać razem? Mhm. Dowiedziałem się, że nie wolno, czy to jest prawda, bo ponoć się konfliktują. Znaczy tak, teoretycznie tak według, znaczy nie powinno się podać razem, bo enrofloxacin jest antybiotykiem bakteriobójczym, a trimsulfazol to jest sulfametoksazol z trimetoprimem i to jest antybiotyk bakteriostatyczny, a według praw farmakologii nie łączymy antybiotyków bakteriobójczych z bakteriostatycznymi. Dodatkowo obydwa są wydzielane przez nerki, a jeżeli łączymy antybiotyki, to w tym momencie tak, jeden, na przykład łączymy antybiotyk, który jest wydzielany przez nerki z antybiotykiem, który jest metabolizowany i pozbywa się go organizm przez wątrobę. Czyli jeżeli łączymy dwa antybiotyki, to raz, że powinny być obydwa bakteriobójcze, powinny mieć inny mechanizm działania na bakterie i jeszcze powinny być usuwane z organizmu różnymi drogami. No taka jest idealnie zasada. Żeby zbyt nie obciążać, tak? Czyli idealnie. Jeden usuwa, na przykład... Inny mają mechanizm działania na bakterie, obydwa mają ten sam mechanizm, czyli jak bakteriostatyczne, to dwa bakteriostatyczne, jeżeli bójcze, to bójcze. I jeszcze muszą być usuwane różnymi drogami. No w tym przypadku mamy w sumie trzy niezgodności, bo tak, mamy statyczny i bójczy i mamy, znaczy dwie niezgodności, statyczny i bójczy i mamy usuwanie różnymi drogami, znaczy tymi samymi drogami, bo obydwa są usuwane przez nerki. Więc raczej nie powinniśmy łączyć, aczkolwiek powiedzmy tak, no jeżeli by się tak już zdarzyło, że pan to połączył, no to tam myślę, że jakiejś tragedii z tego powodu nie będzie. Trimsulfazol się daje też mniej więcej 1 ml na 10 gołębi na dzień, tak samo jak enrofloxacyna, czyli tak samo jak ten Scanoflox. Czyli tu akurat dawka była dobra, 2 ml, bo dwa razy więcej, a tam było 1 ml. Kolejne pytanie, chyba już odpowiedziałeś, ale przeczytam. Witam, kilka gołębi po szczepieniu salmowirem ma strupy na szyi, czy to normalne? Prawie, wydaje mi się, że to troszeczkę za płytko, ale nic się nie stanie, te strupki wykruszą się od. Czyli generalnie normalne, bo one wypadają, chyba rzadko się zdarza, żeby nie wypadł, bo to ja zauważyłem, jak się mi zdarzyło, jak sam też szczepiłem. I wiem, że chyba za płytko, bo bałem się na początku ze szczepienia, tak powiem... Jak się zaszczepi ileś gołębi, ma się wprawę. No, na początku boisz się, żeby to tam ukłuć i tak dalej. Myśmy technikę szczepienia pokazywali, ale zawsze jest ta obawa przy pierwszych razach. No, to wszystkiego praktyki trzeba nabyć. Wydawało mi się za płytko i zdarzało mi się, że właśnie strupki gołębie dostały i te strupki właśnie wypadały, więc tu jest to samo, że może się to zdarzyć, jest to jakby
normalna sytuacja i uodparnia te gołębie. Możesz to potwierdzić, Tak, tak? to odpowiednie. To jest to. Czy szczepić można mykosalmowirem w trakcie kruracji trichonidazolem? Znaczy, no jak już tak trzeba, nie da się to inaczej zrobić, no to myślę, że się nic strasznie nie stanie, no ale generalnie raczej powinniśmy pierwsze leczyć, a później szczepić, nie? Zdrowe gołębie mieć wyleczone, ewentualnie, Tak. ewentualnie. Przy tym trichonidazol to jeszcze raz zwracam uwagę, 3-4 gramy na litr. Nie gram na litr, tylko 3-4 gramy na litr. 3-4, no tam jest na przykład polski sprzedawany normalnie trichonidazol, ma dawkowanie chyba napisane 3 gram na 3 litry wody. Tak. Jest Tak. To jest mało, stare za mało. opakowania, czyli teraz Tak. 3 gramy, czyli on by był na litr wody, a nawet na jeszcze więcej. 3, Na mniej, 4 na jeszcze gramy, mniej. tak. 3-4 gramy na litr trzeba podać, żeby to było skuteczne, żeby to miało sens, to Czyli te 3-4 dawkowania, gramy. co są na opakowaniach starych, to praktycznie Znaczy, są 3 razy wyższe teraz. po prostu kiedyś to działało, a teraz no, przez tyle lat podawania już te dawki się zwiększyły, nie? W ogóle większość antybiotyków w ogóle dajemy w większych dawkach niż kiedyś tam były, czy niż są zalecane, nie? Znaczy, zaleca się większe dawki niż kiedyś. Zresztą tak samo u ludzi, nie? Dzieci przecież dostaną takie dawki amoksycyliny po nawet 90 mg na kilogram, nie? Aha. Także to w ogóle jest taka tendencja, że te dawki się dajemy coraz większe. I to Przede wszystko, wszystkim. wszystko przez to, że tych antybiotyków też się jakby nadużywa, nie? Tak jakby, czy w tym sezonie w ciemno, czy przed sezonem jakieś, to odnośnie jeszcze kuracji, które przeprowadzają ludzie na salmonelle, a nie szczepią w ogóle gołębi, nie? No to. 10-dniowe, 14-dniowe, ty to mi tłumaczyłeś, no co, i tak na końcu trzeba zaszczepić, nie? Tak, to jest. Tak na końcu trzeba zaszczepić, a jeśli jakiś by był nosicielem, którego niby jednego ze stada wybijemy, to te szczepienie samo by go albo uodporniło. Znaczy nie, znaczy po szczepieniu raczej by się nic nie stało, jakiegoś negatywnego, aczkolwiek no, uodporniłoby go to, nie? Czyli, tylko raczej byłyby tylko pozytywne aspekty tego. A ta kuracja nie za bardzo co wnosi? No tam, tak już mówiliśmy też, nie? Jeżeli nie ma żadnych objawów, to nie robimy żadnych kuracji, tylko od razu szczepimy. Jeżeli mamy podejrzenie salmonelozy, czyli jakieś tam buły na skrzydłach, ślepnięcia, padnięcia, wychudnięte jakieś gołębie, no to wtedy możemy spróbować to oczywiście potwierdzić badaniem, ale generalnie wtedy leczymy i szczepimy. A jeżeli gołębie wyglądają na zdrowie, to wtedy szczepimy bez żadnej kuracji. A teraz jeszcze, bo miałem takie pytanie, bo też dużo hodowców do mnie właśnie w związku z tym, że z tobą prowadzę te wywiady, dzwoni. Hodowca miał szczepione gołębie i zdarza mu się, że młody jest pokręcony. Może młody dostać paramyksa w gnieździe albo wykręcanie szyi. Czy może być znaczy, objaw? W gnieździe takie objawy nerwowe to raczej salmonella. Raczej salmonella. Takie gniaździaki, jak mam takie właśnie objawy nerwowe, kręcenie. Poza obrączkowaniu, często się to u hodowców pojawiają, że gołąb jest ładny i nagle się pojawia, że zaczyna niektóre pojedyncze sztuki kręcić. To jest raczej objaw salmonelli. Gdzieś jeszcze ta salmonella na gołębniku krąży i jeszcze gdzieś tego gołębia gdzieś tam dopadnie. Nie? Że może, że nie ma to masowo, więc po prostu jak ta odporność ogólnie na gębniku jest dosyć duża, ale gdzieś jednak ten gołąb się jeszcze zaraża, jakieś śledztwo jeszcze mało jest. Czyli to nie jest paramiksewiroza, że w gnieździe młódek dostał paramiksewirozę? W paramiksa w ogóle w gnieździe raczej się rzadko zdarza. No chyba, żeby ktoś faktycznie już w sezonie lęgowym sobie przyniósł na gębnik paramiksewirozę, no ale to już to są wybitnie rzadkie sytuacje. Czyli raczej jakaś salmonelloza się przebiła. Objawy nerwowe w gnieździe to raczej salmonelloza. W pierwszym rzędzie salmonellozę trzeba podejrzewać tutaj. Aha, że w ten sposób, ale co, jak reszta stada ma zdrową, czy coś, no jakieś pojedyncze? Dlatego właśnie tak jest, że w miarę, na przykład w miarę jest odporność, gołębie raczej są zdrowe, ale gdzieś jakiś pojedynczy, ten, który ma słabszą odporność, gdzieś jakieś śledztwo, gdzieś te salmonele załapie i dlatego u niego się to rozwija, nie? Czyli częściowo żeśmy wyczerpali pytania, jak hodowcy będą mieli jakieś jeszcze kolejne, to mogą w komentarzach napisać, będzie okazja się spotkać, no to wtedy Tomka pomęczę i spotkamy się coś tam przed sezonem lotowym, jeszcze może poopowiadać, bo teraz u Ciebie już, co byś polecił jeszcze teraz ten okres, mamy 2-3 miesiące do lotów, czekaj, ile mamy do lotów, luty mamy, to mamy no 2,5 miesiąca do lotów, nie? To co teraz najważniejsze hodowcy powinni zadbać? No i teraz już powolimy się nad tymi oblotami, żeby jakoś, znaczy teraz po drodze jeszcze parowanie. Parowanie, a później, żeby jakoś te rozlatać. Zadbać o te stawy. Zadbać o te stawy, rozlatać te gołębie jakoś, nie? Przed tymi latami. No tu jeszcze tak, pewnie będą, to są notoryczne pytania, więc pewnie 10 razy powtarzane, ale kuracja na rzęsistka, jak robią przed parowaniem, na jajkach? No tak, my mówiliśmy, nie? Na przykład my tutaj te gołębie nie dostaną nic na rzęsistka przed parowaniem, ani na jajkach. Dopiero dostaną do wody preparat na rzęsistka mniej więcej przed odłożeniem, przed lotami, przed odłożeniem młodych. Czyli równocześnie będą przeleczone młode w gniazdach
Czyli zamiast dawać tabletki młodym przy odłożeniu, jak to jedni dawają, tak, to po prostu będzie to jednocześnie jednorazowe podanie i nie, że tam 2-3 razy i tak. Nie, do wody było. Tak, tak, ale do wody. I równocześnie wtedy załatwię sobie te samice lutowe, jak i te młodzikie w gnieździe przed odłożeniem. Nie? I... Ale przed sezonem nie daje nic. Natomiast jeżeli na przykład w badaniach wychodzą, że tam jakieś rzęsiski są, no to można to zrobić albo... No teraz już może trochę na to mało czasu, bo tam powinno się zrobić tam te minimum 2-3 tygodnie przed parowaniem. Ja bym nawet ten okres trochę wydłużył. Albo faktycznie na jajkach. Nie? Bo to te wszystkie środki płodność zaburzają, o tak, to chodzi. Tak, głównie u samców te rozwoje. Czy to się jeszcze bardziej przenosi wtedy odporność w lekach jakby na jajka i tak dalej? To nie, to niby, że to jest tak, że jeżeli chodzi o te metronidazole, ronidazole, że one tam mają problemy przy spermatogenezie, nie? Zaburzają spermatogenezę i że później samce mogą mieć gorszą płodność. Aczkolwiek, znaczy to jest z doświadczenia, znaczy nie wydaje mi się, żeby to aż było tak faktycznie... taki miał negatywny wpływ. Hodowcy robią kurację, a młode odchowują. No, tak? No, jakieś nie... pojedyncze tak, sztuki, tak. Coś źle zapłodnił, starsze gołębie, które więcej tego tak. potrzebują. Więcej na przykład problemu... Więc też nie ma z tym jakiejś przesady. Tak, z tym nie ma przesady. Bardziej właśnie bym uważał na ten lewamisol przed parowaniem. Bo po lewamisolu faktycznie miałem takie przypadki, że jak ktoś odrobaczał lewamisolem przed parowaniem, to było dużo młodych, które się nie powykluwały. Jakieś nie powciągały pępków, takie były zaburzenia. Nie wykluwały czyli się. Czyli po lewamisolu, po środkach odrobaczających tak. są ogólnie? Znaczy, nie, konkretnie po lewamisolu. Ale to nie, że na przykład jak ktoś odrobaczył w listopadzie czy w grudniu, tylko typowo na krótko przed parowaniem. Aha. I to były takie objawy, że właśnie nie wciąganie pępków, nie wykluwanie się tych młodych. Natomiast po metronidazolu czy po ronidazolu to... Mimo, że tak się twierdzi, no to nie widziałem takich przypadków, żeby tam faktycznie można było stwierdzić, że tak... Że tak, masz 50 par i masz 10 młodzików, no raczej, tak. raczej normalne, te, no. w miarę normalne te zapładnianie. Większym problemem jest na przykład to, że to mówię, jest ładna pogoda, te gołębie się szybko napędzą, nie ma tego, te samice szybko te jajka ponanoszą, jeszcze nie ma tego okresu, gdzie one się, nie wiem, dobrze posiadłają, pokryją, że to jest chyba większy problem przy tym pierwszym lęgu niż jakieś właśnie podawanie. Znaczy, jak przyjdzie fajna pogoda, ktoś późno paruje, tu masz taką jak twoja krawatka, która napędzi sama inne samice, potem po 4-5 dniach się jajka pojawiają, tak. bo ile one mogą być zapłodnione, bo jest szansa na to, ale chyba... No ale czasem właśnie hodowcy mówią, że w pierwszym lęgu coś się stało, bo ma dużo na przykład niezapłodnionych jajek, ale to jest właśnie bardziej kwestia tego, że one szybko ponanosiły, nie było tego odpowiedniego czasu, nie? Bo na przykład nic się nie zrobi, a w drugim lęgu już jest fajny, normalny. Nie? Już też jest cieplej, nie? Z natura taka trochę, że... Znaczy już tego się teraz uspokoją, czy trochę wyciszą, już nie ma tego takiego szaleństwa. Bo to jest szaleństwo, to nawet powiem tak, na gołębniku pewność co do ojcowstwa, to jak tak hodowca wejdzie do gołębnika i popatrzy co się dzieje, to tak. tam się depta wszystko ze wszystkim, no, nie? Dokładnie. I to my tutaj, tak powiem, możemy... Matka jest pewna, nie? No bo to jajko jednak zniosła. Ale co do tego ojcostwa, no to trzeba by przyznać, że przy pierwszym lęgu chyba na takim... Może być różnie. No. Może być różnie, bo mi się wydaje, że jak na to popatrzysz... Chociaż, bo gołębnie właśnie odnośnie tego deptania, no jak puścisz ten pierwszy dzień, pierwsze 2-3 dni i deptają, to jeszcze chyba nie zapłodnią, nie? Nie, to musi być później. To nie, no pierwszy to który, dzień. Ile dni przed jakby... Puszczę, szczerze powiem, że nie wiem. Tak nie pamiętasz? Nie wiem, naprawdę jakoś nie interesowałem się tym. Nie, gdzieś to ale... nam pisało, ile dni przed jajkiem, czy tego się te... Czy na przykład... Nie, no podejrzewam, że gdzieś to będzie około 2-3 dni przed zniesieniem jajka, nie? Niż ono przejdzie przez jajowód, niż się wytworzy ta skorupka. To będzie, ale mogę się mylić tutaj akurat tak. Myślę, że 2-3 dni to by było tak realnie. A musi podeptać, jak nie podepta przed drugim jajkiem, to będzie zapłodnione, czy nie wiesz? Nie, no myślę, że te plemniki tam przeżywają jakiś dłuższy czas, nie? Ale że nie... może podeptać na przykład, że te podepta przed pierwszym i mogą być oba jajka po innym samcu. Znaczy, jeżeli dwa samce by pokryły tę samiczkę, nawet w tym samym czasie to mogą być po różnych samcach, nie? Po różnych. No, znaczy... Mogą być te pierwsze i drugie, nie? Ale że z tego pierwszego deptania przed pierwszym jajkiem już drugie jest zapłodnione. O, takie teoretyczne znaczy, pytania, to... śmieszne, ale to, no, tak mnie zaczęło zastanawiać, więc... Jakoś się tam nigdy tak to nie byłem, wiem, nie? No to akurat, no mówię, to jak ktoś ma w celi indywidualnie, to jest problem z głowy, ale... Znaczy przede wszystkim, jak ktoś hoduje tam, że typowo po jakichś parach, po jakichś rozpłodowych gołębiach, no to raczej się, najczęściej sobie to robi indywidualne boksy do nich, nie? Jak tak. to ma jakieś, nie wiem, gołębia wybitnego, czy olimpijczyka... Nie no, problem jest taki, że pojawi się super lotnik i możesz ty sobie ciągnąć po tych samej parze, co się okazuje, że ojciec jest inny, nie? Tak, ale z drugiej strony czasem gwarancji też się nie ma, nie? Że czasem akurat ci go fajnie wyłoni, a
Jeden taki, nie? A innego MBA. Czyli tak jakby spokojnie podchodzisz do tej, dajesz tu bezstresowo, jak no trudno, jak się zdarzyło, zdarzyło. Mają lecieć, kosz pokaże, które są dobre. Tak, i jak dobre zostawisz samczyki, dobre samiczki, no to z danej rodziny. A nieraz jakieś zaskoczenie jest, czy coś, także to nie ma się co. A znowu czasem się ma fajnego gołębia, naciągnie się z niego, a nic nie leci, nie? No, z lotnika nie zawsze idzie pociągnąć, nie? Dokładnie. Także no, dziękuję tutaj za wywiad. Mam nadzieję, że częściowo żeśmy wyczerpali tutaj pytania, które się powtarzają, więc część tych pytań, bo sam wiesz, że już któryś raz na nie odpowiadasz, można by uniknąć, aby ktoś przejrzał poprzednie materiały, no ale hodowcy tak ma, no, lubią, że lubią na bieżąco sobie przypomnieć, więc pozdrawiamy wszystkich. Dobry lot. No, dobry lot.